bardzo, bardzo dużo wsadziłem energii, zarówno dżemową, jak i w solową, także z tym, że to są dwa zupełnie inne tropy. A ta solowa to jest dokładnie to, co robiłem przed dżemem. No dżem, wiadomo, no, dżem ma bardzo taką swoją dżemową charakterystykę, swoje brzmienie i na tej mojej solowej płycie po prostu są utwory, które by się w dżemie nie mieściły, a grają mi gdzieś tam z tyłu czaszki. Myślisz, że ci, którzy znają cię lepiej z tego, co robisz w dżemie, będą zaskoczeni tym, co usłyszą na tej płycie? Czy zaskoczeni? Mam nadzieję, że pozytywnie zaskoczeni. Jest to po prostu inne, ale mam nadzieję, że równie ciekawe. W dzisiejszej audycji będzie można wygrać dwie płyty. Maciek przyniósł tutaj do studia, także przygotujcie już swoje telefony. Powiemy później, kiedy dzwonić. Ja tylko podam numer 713204455. A dzisiejsza audycja to nie tylko granie z płyty, będzie dużo niespodzianek. Póki co jednak zacznijmy od tego, co na płycie. Utwór pierwszy, Karuzela, Kręcę się. I to takie dobre wejście chyba w klimat tego, co znajduje się na krążku. Długo się zastanawiałem, co powinno otwierać płytę i właściwie dwa utwory walczyły o to miano i był to utwór właśnie Karuzela i Popiół i Diament. A ostatecznie zdecydowałem, że jednak Karuzela lepiej się wkręca. W takim razie wkręćmy się w dzisiejszy wieczór z Maćkiem Balcarem, Karuzela. Kiedy pomyślę, czym zacznę swój kolejny.
No i za nami pierwszy utwór Karuzela. Jesteśmy już, mam nadzieję, wkręceni dobrze w klimat tego, co dzisiaj będzie w audycji, ale także będzie trochę nutek na żywo. To jest twoja druga płyta solowa. Pierwsza to już jakiś czas temu, to jest rok 98? Tak jest. Płyta pod tytułem Czarno, już jej nie ma. Nie ma od 5 lat, została wycofana ze sprzedaży. Niejasne są sprawy własności. Poza tym ona była bardzo mocno przeinwestowana. No, może i dobrze, no pojawiły się gwiazdy na tamtej płycie, bo i Jose Torres, i bracia Golcowie, Mateusz Pospieszalski, ale to był ten moment, kiedy rynek muzyczny klęknął z roku na rok z ilości tam powiedzmy 100, 150, 200 tysięcy egzemplarzy ludzie zaczęli sprzedawać po 8, 10, 15 tysięcy. Stąd właśnie kiedyś złota płyta to było 100 tysięcy, teraz jest, nie wiem, 15? Chyba nawet 10 jest. Czy 10 nawet. Tak, dokładnie w tamtym momencie wydawałem płytę, czyli w 97 nagrywałem, wtedy kiedy jeszcze było dobrze, w 98 była premiera i to był ten moment, kiedy od początku roku wszystko klękało. Ale a propos nagrywania płyt, to tydzień temu miałem przyjemność gościć redaktora Andrzeja Dąbrowskiego i rozmawialiśmy na temat Blues Forever, na temat materiału, który też nagrałeś w roku 95 bodaj i ta płyta się nie ukazała. Tak, dokładnie. Myśmy wtedy mieli koncepcję bardzo takiego zawodowego wejścia na rynek, ale gdzieś to jeszcze nie była właściwie skończona sesja, bo jeszcze jakieś drobne rzeczy mieliśmy tam pozmieniać, podogrywać, a część utworów z tej sesji było rozgrzebanych, były nagrane jakieś bębny, także de facto to jeszcze było daleko, zanim